Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz i zapraszam Was do vloga informacyjnego, moi drodzy, który ma na celu wyjaśnić Wam sytuację, która będzie miała, mam nadzieję i oby miała miejsce, już w przyszłym tygodniu. To znaczy ten vlog informacyjny, moi drodzy, będzie dotyczył premiery Super Mario Makera 2, a także wszystkiego, co z tym związane, co będzie działo się na kanale. Jeżeli nie jesteście zainteresowani Super Mario Makerem 2, również zachęcam Was do obejrzenia tego materiału wideo z tego prostego względu, że parę rzeczy na kanale się zmieni w trakcie, kiedy Super Mario Maker będzie tą serią tak jakby wiodącą, ale o tym słuchajcie za chwilę, wszystko tak naprawdę po kolei. Zacznijmy słuchajcie od rzeczy najważniejszej. Za parę dni, czyli jeżeli Wy to oglądacie w środę, to tak naprawdę za dwa dni, czyli w najbliższy piątek, swoją premierę będzie miał Super Mario Maker 2. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i mam szczerą nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, to co za chwilę powiem będzie miało efekt już w przyszłym tygodniu. Ale o co chodzi, moi drodzy? Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak jak już wcześniej powiedziałem, to znaczy przesyłka z grą, którą zamówiłem na serwisie move.pl, dotrze do mnie w odpowiednim czasie, to jest najpóźniej w piątek, ten nadchodzący, czyli piątek 28 czerwca, i mam szczerą, słuchajcie, nadzieję, że paczka do tego czasu dotrze. Do tej pory move.pl nie zawiódł mnie, jeżeli chodzi o dostarczanie gier na premierę, tudzież przedpremierowo, a jeżeli coś będzie nie tak, no to wiecie, do kogo uderzać, że coś poszło nie tak, tak naprawdę. Nie, oczywiście tutaj żartuję, bo to są rzeczy, wiecie, tak naprawdę, które nie zależą ani ode mnie, ani od move.pl, tylko zależą tak naprawdę od kurierów, którzy będą to dostarczać, oraz tego, jak tak naprawdę szybko przyjdzie ten cały, wiecie, te wszystkie Super Mario Makery 2, które nie tylko ja zamówiłem, ale także inni ludzie w Polsce. Ale jeżeli przesyłka dotrze na czas, czyli do tego piątku 28 czerwca, jak już wcześniej wspomniałem, to od najbliższego poniedziałku, czyli od 1 lipca, obowiązywać będzie zupełnie inny plan nadawania materiałów wideo na kanale. To znaczy, po pierwsze, moi drodzy, od poniedziałku 1 lipca do niedzieli 7 lipca będziemy ogrywać tylko i wyłącznie Super Mario Makera 2. Wszystkie pozostałe serie, to znaczy Bioshock, to znaczy Doom 3, to znaczy Dark Souls Remastered, na ten czas, na czas tego jednego tygodnia zostają całkowicie wstrzymane te serie i nie będą się pojawiać żadne materiały wideo właśnie z nich. Aby móc jak najdłużej i jak najszybciej dostarczyć Wam sporo informacji i sporo ciekawych materiałów właśnie z Super Mario Makera 2, bo zarówno Wy, jak i ja oczekujemy z niecierpliwością na premierę tej gry, więc głupio by było przepuścić taką okazję, aby móc się tą grą bawić w taki dość skondensowany, szybki i jak najdłuższy sposób, można by było powiedzieć. Jednakowoż, moi drodzy, jeżeli chodzi o cały ten plan update'owania, czy też uploadowania, powinienem powiedzieć, materiałów wideo, to wliczać w to będziemy zarówno unboxing, który Wam obiecałem i który Wam się należy, tej gry, oczywiście, nawet jeżeli będzie to wersja podstawowa, a wiecie, że nie jest, ponieważ zamówiłem wersję, dzięki Andrzejowi udało się zamówić tą wersję kolekcjonerską, nazwijmy to, to znaczy w steelbooku, to znaczy z abonamentem do Nintendo Switch Online, który, powiem Wam szczerze, nie wiem, co z nim zrobić w tym momencie, ponieważ mój jest jeszcze aktualny, a ten, który tutaj się znajduje, jest ważny bodajże kod do końca tego roku i nie wiem, w jaki sposób to wszystko ze sobą pogodzić, ale na pewno coś wymyślę, aby nie zmarnował się ten kod. Na pewno nie mogę go niestety przekazać, ponieważ kod jest w jakiś sposób połączony z tym kluczem, który znajduje się, kluczem gry tak właściwie, który znajduje się na kartridżu, więc wydanie tego w formie, o słuchajcie, zrobimy sobie jakiś konkurs, tu możecie wygrać roczne Nintendo Switch Online, nie wchodzi w grę właśnie z tego powodu, że jest to w jakiś sposób zabezpieczone z tego, co słuchy niosą. Ale oczywiście, tak jak już zacząłem mówić, od poniedziałku do piątku, do niedzieli, od 1 lipca do 7 lipca, tylko i wyłącznie Super Mario Maker 2, w tym zarówno unboxing, jak i materiały wideo z gameplayem z gry.
Po drugie, moi drodzy, tak, po drugie, bo po pierwsze przed chwilą było, po drugie, moi drodzy, po zakończeniu tego tygodnia z Super Mario Makerem 2, w dalszym ciągu ta seria będzie się pojawiać. Oczywiście nie będzie ona się pojawiać mega często, ponieważ brak czasu, no chyba, że ktoś z Was zrobi tak, że doba będzie trwała 32 godziny, z czego 8 godzin tylko będzie nam potrzebne na sen, 8 godzin na pracę, czyli 16 godzin, czyli jeszcze dodatkowe 16 godzin na robienie innych rzeczy. To wtedy może pogadamy o, wiecie, Super Mario Makerze, który będzie się pojawiał co 2-3 dni. Ale na chwilę obecną jest to po prostu awykonalne z moim tym wszystkim, co tutaj się dzieje w życiu prywatnym. Dlatego po zakończeniu tego tygodnia z Super Mario Makerem wracamy do normalnego trybu wydawniczego, czy też raczej do zwyczajowego tego, co się dzieje na kanale, z tym małym wyjątkiem, że Super Mario Maker 2 w dalszym ciągu będzie się pojawiać. Będzie się pojawiać w środy pomiędzy godziną 17.30 a 18.30. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak będę już miał dokładną tą godzinę, to na pewno Was o tym poinformuję, ale będzie się pojawiał tylko raz, słuchajcie, w tygodniu, ale tylko przez jakiś czas, bo moi drodzy, do czasu, kiedy nie ukończymy serii z Bioshocka, to będziemy, słuchajcie, ogrywali tego Super Mario Makera 2 tylko i wyłącznie w środy. Jak tylko skończymy Bioshocka, serię z Bioshocka, a z tego co mi wiadomo, jesteśmy już przy końcówce, więc tak naprawdę nie za wiele już tego Bioshocka zostało, to moi drodzy, automatycznie seria z Super Mario Makera 2 wskakuje na miejsce serii z Bioshocka, to znaczy Super Mario Maker 2 będzie się po tym czasie, po zakończeniu Bioshocka, pojawiać w piątki oraz w poniedziałki, tudzież w poniedziałki i piątki, żeby nie było, i najzwyczajniej w świecie będziecie mieli dwa razy w tygodniu tego Super Mario Makera 2. Pamiętajcie jednak, co najważniejsze w tym wszystkim, co do tej pory powiedziałem, moi drodzy. To wszystko, ten cały plan, tak naprawdę opiera się na jednej bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy, że nic po drodze się nie skaszani, to znaczy, no, najzwyczajniej w świecie paczka dotrze do mnie w wyznaczonym czasie, to znaczy do, najpóźniej, do 28 czerwca, czyli do najbliższego piątku. Jeżeli nie, no to wówczas cały ten plan leży i będziecie musieli jeszcze chwileczkę na Super Mario Makera 2 poczekać. Z tego względu, że najzwyczajniej w świecie w tygodniu pracującym jest mi naprawdę ciężko znaleźć czas na pogodzenie rzeczy prywatnych, które muszę zrobić, i przygotowania do ślubu, i rzeczy, które trzeba zrobić tutaj w domu, a moje hobby. Ciężko jest to, wiecie, w jakiś sposób nie tyle pogodzić, co znaleźć czas właśnie na te rzeczy związane z hobby, ponieważ co innego zajmuje mi zupełnie czas, ale najzwyczajniej w świecie w ciągu tygodnia przeważnie jestem w stanie nagrać 2, 3, 4, maksymalnie 4 materiały wideo w ciągu tygodnia. I to przeważnie przez te 5 dni. Potem nadganiam to wszystko w soboty i niedzielę, także wiecie, jestem dość mocno zapracowany, można by było powiedzieć, ale jeżeli wszystko się uda i miejmy nadzieję, ja trzymam kciuki, słuchajcie, trzymam kciuki, wy też trzymajcie kciuki za to, aby Move.pl dostarczyło tą grę, dostarczyło Super Mario Makera 2 przed premierą, to znaczy przed 28 czerwca, tak abym mógł od 1 lipca już zacząć Wam tutaj prezentować materiały wideo związane właśnie z Super Mario Makerem 2. Jeżeli się nie uda, jeżeli z jakichś powodów ta gra do mnie po prostu nie dotrze, no to cóż, no to wszystko przesuwa się tak naprawdę o tydzień, ale bądźmy dobrej myśli, miejmy nadzieję, że nic złego się tak naprawdę nie stanie, że ta ramówka będzie tak naprawdę obowiązywać to, co Wam tutaj powiedziałem, to znaczy będziemy mieli tydzień z Super Mario Makerem, a następnie będziemy mieli już tygodnie od poniedziałku do niedzieli całe zastawione jakimiś uploadami materiałów wideo z tego względu, że Super Mario Maker 2 będzie pojawiał się w środy. Ale jeżeli coś by się działo, jeżeli jakieś ważne informacje odnośnie jakichś obsów, jakichś usterek, jakichś problemów właśnie z pojawieniem się tej serii pojawiłyby się, najzwyczajniej w świecie, no to moi drodzy, mała rada dla Was. Zaglądajcie na moje media społecznościowe, zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na Twittera i zaglądajcie na Kofiego. Z tego względu, że tam wszelkie informacje na temat jakichkolwiek obsów, jakichkolwiek problemów z Super Mario Makerem 2 będą się najzwyczajniej w świecie
pojawiać. Nie będę tworzył jakiegoś dodatkowego materiału wideo mówiącego, no sorry, no nie udało się, bo więcej czasu zajmie mi wytworzenie tego materiału wideo, niż na przykład zrobienie czegoś innego. Na przykład podejście i spróbowanie, wiecie, nagrać jakiś dodatkowy materiał wideo odnośnie Super Mario Makera 2. I tak, moi drodzy, w tym materiale informacyjnym to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystkie ważne informacje Wam przekazałem na temat nadchodzącej premiery Super Mario Makera 2 i tego, co będzie się dziać w związku z tą premierą na kanale. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. I tak jak już wcześniej mówiłem, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, od 1 lipca do 7 lipca będziecie mieli natłok materiałów z Super Mario Makera 2. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to dowiecie się tego albo na Facebooku, albo na Ko-fi, albo na Twitterze. Ponieważ te wszystkie trzy kanały społecznościowe, te wszystkie trzy moje media społecznościowe staram się trzymać up to date w tym samym poziomie. To znaczy, jeżeli jakaś informacja pojawia się na jednym, to na pozostałych dwóch również się ta informacja na pewno pojawi. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się i do zobaczenia. Miejmy nadzieję w najbliższy poniedziałek już w serii Super Mario Makera 2. Najpierw w unboxingu, a potem już w tej serii z Super Mario Makera 2. Trzymajcie się. Cześć!